Skoro wciągnął Cię show biznes, też szeroko rozumiana rozrywka, to powiedz mi, czy śledzisz produkcję stacji, w której pracujesz? Mówię oczywiście o Asia Express. Naturalnie, że śledzę. Rzecz jasna, że śledzę. Oczywiście. No i jak oceniasz realizację programu? No, realizacja programu jest imponująca, ma wielki rozmach. Śledzę losy bohaterów. No, kibicuję moim oczywiście wybrankom. Zdradzimy, kto to jest? Tak, tak, Michał Żurawski, oczywiście to już nie, to nie jest żadna tajemnica. Ty masz taki komfort, że pracując w telewizji, która jest na żywo, w Dzień Dobry TVN, nie jesteś skazana na montaż programu. Myślisz, że producenci programu montując Azję skrzywdzili poniekąd Renatę Kaczoruk? Wiesz co, no to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja nie znam tak zwanej surówki. Nie wiem do końca jak było, nie rozmawiałam z nikim, kto brał udział w tych zdjęciach na miejscu, ani z osobami z produkcji, więc trudno mi to ocenić. Myślę, że każdy ma na ten temat swoje zdanie, ale myślę, że faktycznie montaż ma duże znaczenie, na pewno. W ogóle mam wrażenie, że Azja jest bardzo szybko pomontowana. Ja czasami też nie do końca się odnajduję, gdzie jesteśmy, na jakim etapie są poszczególni bohaterowie. Tutaj jest duże pole też do domysłów. Więc no, na pewno myślę, że niektóre osoby mogą mieć wrażenie, że zostały źle przedstawione w niekorzystnym świetle. Zresztą sami uczestnicy mówią o tym, że ten montaż rzeczywiście miał kolosalne znaczenie. Oni mogli tylko być sobą, a już co powybierano, no to już jest rzeczywiście domena twórców. Zresztą myślę, że nie sposób się tak 24 godziny na dobę kontrolować, nie sposób zachowywać się zawsze fair, zawsze kulturalnie. No oczywiście, tak byłoby idealnie, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Kiedy w grę wchodzi jakaś rywalizacja, no to wyobrażam sobie, że niektórym puszczają nerwy. Reasumując, gdybyś dostała propozycję ze strony produkcji programu Asia Express, ale w jednej albo w drugiej roli, prowadzącej albo uczestnika, którą rolę byś wybrała? O, dziękuję Ci za takie pytanie, no w ogóle wiesz, bardzo mi miło, że mi je stawiasz. Trudno powiedzieć, nie wiem, wiesz, myślę, że jeżeli chodzi o uczestnictwo, no to trzeba byłoby się zastanowić bardzo dobrze nad partnerem, to jest podstawa, widzę to teraz, podstawa. Może ktoś dzień dobry. Mam swoich sprawdzonych przyjaciół, ale trzeba byłoby jeszcze pomyśleć nad wytrzymałością i nad odpornością na stres i jak się okazuje na montaż medialny, więc to nie jest łatwe. Dzień dobry, akurat myślę, że mogłabym wytypować kilka osób śmiało, ale wymagałoby to pewnych konsultacji wewnątrzredakcyjnych. No to możemy tak naprawdę mrugnąć okiem do produkcji, bo sądząc po wynikach oglądalności tego programu, będzie druga edycja. No więc właśnie, życzę wszystkiego dobrego. Zdaje się, że będzie gdzie? Nie, gdzie to będzie? W Indiach. India Express. O proszę, to nawet nie wiedziałem. To dowiaduję się od Ciebie. No, ale ja to też, wiesz, gdzieś przeczytałam, więc nie potwierdzam. A, żeby nie było. Oczywiście, ta doza bezpieczeństwa musi być zachowana.